Może to być taka na przykład roślinka na pierwszym planie. Tu ją widać u dołu, ja ją powiększyłam. Czy jakaś kępa traw, zaznaczenie terenu, kamieni, takim właśnie bazgrołkiem niestarannym. To samo w grobie Agamemnona na pierwszym planie. Te ślady nazwałam sygnaturami Słowackiego. W szkicach znad oceanu zaczną się one rozprzestrzeniać, zawłaszczając w końcu pole całego rysunku. Od czasu podróży wschodniej aż do pobytu w Pornik Słowacki chyba wcale nie rysuje. Nie wiadomo, czy namowy kuzyna malarza Macieja Gaszyńskiego w kwietniu 1840 roku zaowocowały jakimikolwiek obrazami. Raczej nie. Dopiero wyjazd nad ocean we wrześniu 1843 roku, powtórzony następnego lata i wcielenie się na nowo w rolę wojażera powoduje potrzebę, czy też obowiązek rysowania. Tak, jak to było w czasie wędrówki wschodniej. O tym, że poeta traktował początkowo również ten wyjazd w kategoriach tradycyjnej podróży, świadczy pierwszy dziennikowy zapis w tak zwanym raptularzu, rozpoczętym właśnie w drodze do Pornik, oraz niektóre zawarte w nim rysunki. Dwa widoki wnętrz sakralnych, pierwszy i drugi, trochę wymęczone nadmierną starannością, wypełniają szczelnie równiutkie ramki. Dlatego, mimo zdecydowanie ciemniejszej tonacji i bardziej malarskiego charakteru, przywołują pamięć o tamtym wschodnim albumie. Ale pozostałe rysunki z raptularza ograniczone są najwyżej formatem kartki. Takich różnic jest jeszcze więcej. Niedokończony szkic piórem, śmiały i syntetyczny, ujawnia wyraźniej niż wszystkie starannie odrobione widoczki niewątpliwy talent autora, a zarazem może nieuświadomiony brak wiary w jego istnienie, lęk, że ślad atramentu jest zbyt kategoryczny, że nie da się tu wprowadzić żadnych poprawek, żadnych skreśleń, które niemal zawsze towarzyszyły poecie w pracy. I tu dla porównania powiedziałabym jakościowego pokazuje wykończony i ten tylko rozpoczęty szkic. Moim zdaniem znacznie lepszy i znacznie ciekawszy. Widok w kadrze otwartego okna, daleki od pocztówkowej, tradycyjnej kompozycji, to jakby kolejne unaocznienie wagi fragmentu, o czym już w kategoriach przeczucia była mowa przy okazji omawiania nagrobka do Krzemieńca. Taką wycinkową budowę będą przecież miały obrazy w Królu Duchu. Najistotniejsze jednak spośród raptularzowych szkiców wydają się niepozorne i jakby nieporadne rysunki liści wpisane w tekst, powstające razem z nim i zastępujące słowa. Ja teraz przeczytam ten kawałek rękopisu, gdzie są właśnie wprowadzone te rysuneczki. Zaczynam tu od tego wersu, drogą. Droga ducha mocnego, złego, walcząca z siłą opierającą się w bezwładnej materii, musi być, i tu następuje rysunek. Stąd dodać, i tu jest już ten podwójny listek, tę siłę parzystą uczynisz, czyli jeszcze liść chwastu ciernisty. Liść chwastu ciernisty to jest podpis w tym miejscu. Dalej. Duch mocny i z siłą poważną idący ugnie się okrągło i znów się odegnie. Na przykład,
I tu jest ta falista linia. Podwójnie, znów rysunek. Liść dębu, gdzie duch mocy. Liść, ostatni wers na tej stronie. Duch słaby bukietki będzie ciągle iść. I tutaj ten drobniutka linia falista. Podwójnie, rysunek u góry, po prawej stronie. Liść róży ducha słabego. Środek liścia jest ześrodkowaniem tych dwóch sił, czyli prosto zawsze dążeniem do celu. Kreska zatem okazuje się bardziej... Tu już skończyłam tę kwestię. Kreska okazuje się zatem bardziej trafna niż słowo dla ukazania drogi ducha. Bez niej trudno rzecz całą pojąć i wytłumaczyć. Dlatego przedstawiając tę samą kwestię w Genezis ducha, Słowacki odwołuje się do rysowania. I tak, jeżeli wytknę drogę złemu, a pełnemu sił duchowi, jeśli ten jego zygzak dwa razy odrysuję, będę miał liść kolczasty ostu. Warto dodać, że myśl o energetycznej własności linii pojawiła się w teorii sztuki znacznie później, w końcu XIX wieku, znajdując pełne rozwinięcie dopiero w pismach Wasila Kandyńskiego. Można żałować, że przyznanie rysunkowi nowej roli nie znalazło realizacji w praktyce. W jakim kierunku mógłby pójść Słowacki jako przemieniony artysta, pokazują zaledwie dwa szkice. Jeden z tak zwanego pierwszego rękopisu Króla Ducha i drugi na luźnej karcie z początkiem testamentu. Oba przedstawiają ten sam pejzaż. Wejście do portu, może w Dieppe, a może raczej w Pornik. Już niedawny uczeń Podolińskiego z Wileńskiego Gimnazjum, nie turysta, ale wiedzący tłumacz, trzyma w ręku ołówek. Posługuje się tylko linią prowadzoną tak płynnie, jak nigdy przedtem, z wyjątkiem wspomnianych sygnatur. I tak szybko, z tym samym niecierpliwym pośpiechem, z jakim zapisywał oktawy ostatniego poematu. Kontury nieomylne, sugestywne i czytelne, nie są niczym wypełnione. Świat stał się przejrzysty, roztajemniczony, a rysunek otwiera się na te tajemnice, gotowy je ujawnić lub przyjąć. I teraz myślę, że jeszcze zdążę. Chciałam jako takie pewne postscriptum do tego wystąpienia pokazać jeszcze na zasadzie ciekawostki dwa zupełnie nieznane rysunki Słowackiego. One, ja je tu przyznaję się od razu, prezentuję trochę po piracku. One nie były nigdy reprodukowane i Bogiem a prawdą nie prosiłam o Solineum o zgodę na ich tu pokazywanie, więc mam trochę wyrzuty sumienia, ale myślę, że dla dobra sprawy to moje piractwo zostanie usprawiedliwione, a ja z niego się i tak później będę tłumaczyć.